Siemanko, siemanko, z tej strony Grywciu, witam was w kolejnym odcinku twierdzy edycji ostatecznej kampanii Perły, Agenta Królowej i mamy misję siódmą, nadmorską wieżę przed nami. Przesłuchajmy sobie wstępu. Choć po walce z awangardą nasze zastępy były wyraźnie zmęczone, to dzięki mniejszej liczebności i tak poruszały się szybciej niż goniąca nas armia szczura. Gdy dotarliśmy na wybrzeże, szybko przeanalizowaliśmy pozycję wroga i kapitan poprowadził nas do oblężenia nadmorskiej wieży. Było to jednak trudne wyzwanie, gdyż do zamku można było się dostać tylko z jednej strony, a nikt nie planował otwierać przed nami bram. Oj, 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 dobra, czyli mamy szturm, słuchajcie, mamy szturm. O, czas do porażki, zabij wrogiego lorda, dobra, jestem ciekaw jak nam pójdzie, nie? Jestem ciekaw jak nam pójdzie i co my mamy w ogóle? To jest tak, dobra, kusze łuki, czekajcie, muszę sobie grę zwolnić, żeby widzieć cokolwiek. Kusze łuki taran zbrojnych. Tu oni mają tak, tu nic ciekawego, tu włóczników to kusznikami ich raz, dwa dupniemy, tu nic, tu mają dwóch zbrojnych, trochę łuków, więc tu trzeba będzie szybko pałkarzy wziąć do środka, tu mamy halabardy, no najgorzej będzie tutaj, nie, najgorzej będzie tutaj, bo tutaj jest tego dużo, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie za bardzo... Kurna, no lipa, bo wiecie, jakby stąd był zasięg tam, to byśmy się postrzelali, nie? Ale raczej nie będzie go, więc to nam odpada. A tych tu nie trzeba będzie bić, wystarczy będzie łucznikami przejąć to. Czyli tutaj pałkarzy, tu trzeba będzie pałkarzy wysłać. Tak naprawdę połowę z tego wojska mógłbym dostać i byłoby chyba okej, tak mi się wydaje. Że jakby nie ma tutaj potrzeby, że miał aż tyle tego wojska. Czekajcie, ja sobie dam trochę szybciej tą grę jednak. Bo na, nie wiem czy to też zauważyliście, nie wiem ilu z was gra, ale na 20% jest tragedia. W sensie ta gra po prostu laguje. No nie wiem czy ja rozwalę te... No właśnie, dobra, to jest bez sensu. Trzeba po prostu wysłać tam naszych... O właśnie. Bijcie, ale to trzeba szybciej. No jakby wake up, halo. Dobra. O właśnie, o to chodzi. O to chodzi, żeby jak najmniej stracić. Dobra, i teraz tak. Pałkarze od razu niech idą bić tam. Ci to nie wiem, mogą to bić, tak naprawdę. Czy ja potrzebuję ten taran, tak szczerze? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że... Wielu z tych rzeczy nie potrzebuję, co dostałem. Ale no dobra. Co to znaczy, nie mogę wycelować? No jak, w tego już powinniście tu móc strzelać. Nie ma, oni dzisiaj ubiją to właśnie. O, długo nie mogłem wejść. Kurna, tylko ci łucznicy mnie tu strzelają, dobra. Jazda tam na to. Mi kusznikami i łucznikami. Trzeba będzie ich tam wyciąć na górze. Tylko właśnie, czy to nam się uda? Gorsze, że oni mają te płonące strzały też. A to nas troszeczkę będzie boleć. Znaczy ja tymi pałkarzami tak naprawdę tam nawet nie będę w stanie dobiec chyba. Tak patrząc po tym, że no właśnie, że oni giną już, nie? Dobra, otwierajcie te wrota, no. Nie wiem, oni będą bić to kurwa, o co tu chodzi, ty? Ci wyleźli kurwa z tarana w ogóle. No czemu opuszczasz? No właź kurwa do tej machiny oblężniczej. Idź to bić, no. Pierdole, trzymajcie mnie z nimi. No nie wiem, wy sobie tymi pikinierami tam bicie co chcecie.
możemy tam dojść. Co nie możemy tam dojść, panie? Jak nie możemy tam dojść? No jakby... Ta gra czasami daje takie dziwne te... Dziwne emocje przedstawia. O, witam. Czemu oni w ogóle się nie chcą? O właśnie, teraz już widzę, że chcą się jednak bić. Ło kurwa! Płomienie, płomienie! Pali się wszystko. No dobra, trudno, no ja widzę, że trzeba się tutaj bić. A jak my się nie będziemy bić, to zaraz potracimy. Dobra, tym taranem to może wy nie idźcie go bić, no bo to... To trochę z celem mija, dobra. No kurna, ile tego ognia! Dobra, oni są jacyś pojebani z tym ogniem, to trzeba uważać, dobra. Pałkarze, chodźcie. My są pałkarze, zróbcie tu porządek. No trochę wiem, że oni spłoną, jakby nie oszukujmy się, nie? Ja o tym wiem. Szczerze, troszkę po to zrobiłem, nie? Żeby oni spłonęli. Bo też było wiadomo, że oni spłoną, biorąc pod uwagę, że tu jest tyle... jakby tych koksowników, nie? To jest raczej bardziej niż pewne, że to się będzie tak kończyć. Kurna, no ale... Ej, tracę w pizdu, nie? Tracę w pizdu. Pytanie, czy moi... pałkarze... są w stanie ubić ten mur? Może być ciężko, co? Dobra, podejdźcie tu tymi łucznikami. Kurwa, najgorsze, że ci stamtąd strzelają, no bo gdyby nie to... To byłoby dużo prościej, nie? Widzicie, to co ja potrzebuję, to ubić tych łuczników tutaj. I się wycofać. Dobra, i teraz się mogę wycofać. Bo teraz tak, tu nikogo nie ma, nie? Tylko pałkarzy też nie mam. To mnie trochę boli. No ale trudno. Dobra, jedźcie to rozdupić. Jezu, jaki tu w ogóle pożar jest, co jest? Halo! O właśnie, o właśnie. I teraz tak. Tutaj ja bym panów zaprosił na górę. I tych panów również bym zaprosił na górę. Kurwa, co tu jeszcze płonie? Przecież tam już ognia. O nie! Tu jest pełno ognia. Na 100%, nie? Mam nadzieję, że oni będą w miarę szli tak, żeby nie spłonęli wszyscy. Bo ja w sumie o tym nie pomyślałem, nie? O i właśnie. O i właśnie o tym mówię. Kurna, no ale... Jakby czemu tu wszystko płonie? Nie wiem, czy ja mogę ustawić jakoś... Kurwa mać, tu wszystko płonie, słuchajcie. Czy ja mogę jakoś ustawić tak, żeby... Ci moi nie zdechli tu? Czy to raczej jest niemożliwe? Nawet jak on będzie chciał tym taranem, to to będzie bił tak długo, że nie ma szans, nie? Ja nie wiem, czy nie lepszą opcją by było, jakbym ja ten taran wyciągnął tych inżynierów faktycznie ze środka, nie? I wdupił tam do środka tych. Tam do środka wdupił po prostu... znaczy wdupił, zrobił nimi kurna katapulty. O ile by się dało, bo to też jest, wiecie. Też nie jest powiedziane, że się da, nie? Dobra, czy nasi zniszczą to zanim... Nie wiem, czy on zniszczy to tym taranem zanim ci rycerze tam wejdą. Oj, wszystko płonie! Ludzie mu tam płoną w ogóle, on sobie nic z tego nie robi, nie? Dobra, jednak tyle armii było tu potrzebne do tej misji, tak stwierdzam. Te... Pułapki... I koksowniki? Szczerze?
zrobiły mega różnicę. Te pułapki koksowniki zrobiły mega różnicę, nie? Strzelać tam do gnoja, co wy sobie myślicie? Oj, chyba umierają zaraz, co? Znaczy, moi na pewno. Dobra, weź tym taranem, rozwal sobie tą bramę jeszcze, jak możesz. Nasi pewnie jeszcze będą właśnie ludzi wybijać, tak myślałem. Ej, mało czasu, w sumie połowa czasu została, to nie najgorzej szło. To nie najgorzej szło, trzeba przyznać. Ja jazda tam z nimi, żeby jak najmniej ludzi stracić, a nie... No, witamy! Witamy! Jeszcze ze 40% czasu nam zostało. Więc w sumie nie jest źle. 18 miesięcy wcześniej, 60% straconych jednostek. No dobra, straciliśmy dużo. Straciliśmy prawie sami... Straciliśmy prawie wszystkich włóczników. Prawie wszystkich łuczników. Wszystkich pałkarzy. Wszystkich halabardników. I część mieczników. I część kuszników. No dużo żeśmy stracili, szczerze. Mega dużo żeśmy stracili. Nie było jej tam. Udało nam się zdobyć zamek i uwolnić służki Perły. Ale po bratanicy Serdługoręki nie było ani śladu. Kobiety zdradziły nam, że rankiem przypłynęła po nią zgraja marynarzy, dowodzona przez groźnie wyglądającego mężczyznę. Zabrawszy dziewczynę na pokład, natychmiast odpłynęli ku części wybrzeża kontrolowanej przez wroga. Jeśli mamy uratować Perłę, to właśnie tam musimy się udać. No ale się udało, słuchajcie, ale się udało. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i zapraszam was do następnych. Na razie, no i cześć!